Szanowni Państwo, witam Was bardzo serdecznie na koncercie charytatywnym. Gramy na Maxa dla Maxa. Max to niesamowity młody człowiek. Spotkaliśmy się tutaj dla niego w dniu dzisiejszym, aby pomóc mu, tak jak na co dzień pomaga jego rodzina. Max pomimo swojej niepełnosprawności ma rodzinę, która bardzo go wspomaga, bardzo go wspiera i walczą. Diagnozę tak naprawdę znają od niedawna. Zaledwie kilka tygodni temu rozpoczęli leczenie preparatem zawierającym miglustat. Miesięczny koszt leku chorych na Newmana Pika typu C to 24 tysiące złotych. Dla 13-letniego Maksymiliana z Czerwionki Leszczem to jedyna szansa na normalne życie. Ale konieczna jest pomoc. Nasza wspólna pomoc. Choroba Newmana Pika jest nieuleczalną chorobą genetyczną, na którą w Polsce choruje tylko kilkadziesiąt osób. U Maxa choroba powoduje problemy z równowagą, napięciem mięśni, ruchami rąk i nóg. Chłopiec ma trudności z mówieniem i przełykaniem. Choroba wywołuje u niego również kłopoty z pamięcią i koncentracją, które bez leczenia będą się nasilać. Obecnie 21 państw Unii Europejskiej leczy chorych na Newmana Pika typu C lekiem Zaveska, który opóźnia i łagodzi objawy nieuleczalnej choroby. Niestety, jedynie w Polsce i w Albanii leczenie nie jest objęte refundacją. Szanowni Państwo, chciałbym przedstawić naszego bohatera. Oto Max, Max Podlaski. Wchodzi właśnie drzwiami, możemy go przywitać. Szanowni Państwo, Max Podlaski. Chcielibyśmy powitać w imieniu organizatorów wszystkich gości, którzy postanowili wspomóc leczenie Maxa. Witam serdecznie rodziców, uczniów, artystów, którzy za chwilę wystąpią przed Państwem. Witam serdecznie także piękną panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Czuchowie, panią Grażynę Gole, która jest pomysłodawczynią tego koncertu. A przede wszystkim witam pana burmistrza, oczywiście bardzo przystojnego, Wiesława Jędrzejowskiego, pod którego patronatem odbywa się dzisiejszy koncert, oraz panią Hannę Pirecką-Nowak, która wspiera wszystkie akcje podejmowane przez społeczność czuchowską. Dziękujemy Państwu, że pomagacie nam pomagać. Szanowny panie burmistrzu, ja bardzo proszę o zabranie głosu. Mogę poprosić pana burmistrza?